Nie wiem jak ty, ale ja osobiście nie lubię być poparzony pokrzywą. Ale czy wiesz, że w Stanach jest coś, co jest dużo gorsze od pokrzywy? Może o tym nie wiesz, a w dzisiejszym odcinku chcę wytłumaczyć, co to jest poison ivy. Pamiętam, jak byłem młodszy i przyleciałem do Polski i się dowiedziałem, co to jest pokrzywa. I słyszałem, że to cię poparzy. I było takie porównanie, że to jest trochę jak poison ivy, tylko że od razu to czujesz. To znaczy, że z pokrzywą od razu czujesz, że to cię kuje. I wcześniej w Stanach nigdy nie słyszałem o pokrzywie i tak właściwie musiałem teraz przed chwilą sprawdzić w necie, żeby zobaczyć, czy w ogóle takie coś istnieje w Stanach. I się okazuje, że tak, mamy pokrzywę, ale są różne. Są pokrzywy z Europy i to rzadko to znajdziesz w Stanach, a też jest pokrzywa z północnej Ameryki. Ale mimo to, że czytałem, że mamy takie coś w Stanach, ja nigdy nie słyszałem o pokrzywie w Stanach i nigdy nie doświadczyłem pokucie pokrzywą i tak naprawdę nikt z moich znajomych nie wie, co to jest i tak właściwie nie wiem, jak to się nazywa. Przed chwilą widziałem, że to jest nettle albo coś takiego po angielsku, ale właściwie nikt nie wie, co to jest przez to, że nie wiem, to nie jest jakieś takie znane. Ale mamy coś, co jest dużo gorsze w Stanach niż pokrzywa. I to się nazywa poison ivy. Z tego co wiem, to nie tylko mamy poison ivy, ale też jest coś takiego jak poison oak albo poison sumac. I z tego co wiem, to jest mniej więcej to samo. Może to jest tak oficjalnie inna roślina, ale chyba to tak samo działa. I powiem wam tak, że ja bym chętnie posmarował swoje całe ciało pokrzywami. Ja bym się rozebrał na nago i bym wskoczył do pokrzywy po prostu całkowicie nago, zamiast nawet troszeczkę dotknąć poison ivy. Jak wy myślicie, że pokrzywa jest coś złego, to nie wiecie, o czym gadacie. Przez to, że poison ivy jest dużo gorsze. I czemu jest gorsze? To jest przez to, że nie czujesz poison ivy, jak dotykasz ten poison ivy. I właściwie ten poison ivy to ma taki olej. I ten olej powoduje, że jak dotkniecie tą roślinę, to wasze ciało będzie miało reakcję alergiczną. Ale dopiero się dowiesz, że twoja skóra dotknęła ten poison ivy może kilka dni później. Bo to nie jest tak jak pokrzywa, że od razu to czujesz. Nie, to jest tylko olej. I ten olej spowoduje, że twoja skóra będzie bardzo, i mówię naprawdę, bardzo swędząca. I jak będziesz drapał, albo jak będziesz drapała swoją skórę, to się zrobi gorsze. I to będzie nawet bardziej swędzące. I z czasem na twojej skórze się stworzą takie pęcherze, które są pełne ropy. Z pokrzywą to okej, od razu to czujesz i mniej więcej jak długo to trwa? Może kilka minut? Ale z poison ivy to po prostu w jakiś sposób zniszczy twoją skórę, że twoja skóra będzie taka czerwona, swędząca, będzie pełno ropy. To jest bardzo niefajne, to jest okropne i to swędzi i po prostu to tak niszczy twoje życie przez przynajmniej 5 dni, czasami 2 tygodnie. I jak masz naprawdę taką porządną reakcję, to może być nawet miesiąc, jak nie porozmawiasz z lekarzem. I właściwie ten poison ivy to może być wszędzie w lesie. To nie jest tak, że rzadko to znajdziesz. Nie, po prostu jest wszędzie. I myślę, że ludzie ogólnie nie wiedzą, jak to wygląda, przez to, że to wygląda no dosyć normalnie. Ja często w swoim życiu słyszałem, że ktoś był w lesie, może oni łowili, może polowali, może byli na kampingu i byli w lesie i musieli iść zrobić kupę. To zrobili kupę w lesie, nie mieli papieru, to znaleźli jakieś liście i wytarli sobie pupę tymi liściami.
I to się okazało, że te liście były poison ivy. I to nie jest jakaś dziwna historia, to często się zdarza. Nawet teraz ostatnio, jak byłam w Stanach kilka miesięcy temu, to przechodziłam przez las i po prostu wszędzie miałam na ręku, na drugim ręku, po prostu było okropne. Miałam tam pełno ropy, było takie śmierdzące, tak swędziało tak bardzo, że bolało i potem to rozdrapałem. To było masakra. I jak byłam młodszy, to dostawałam poison ivy każdym razem, jak byłam w lesie, bo często chodziliśmy pod namiot i zawsze lubiłam się bawić w lesie i po prostu zawsze miałam poison ivy i to trwało przynajmniej dla mnie, przynajmniej 2 tygodnie, jak byłam mały. To uważajcie, jak tam będziecie. Kilka lat temu moja koleżanka z Polski przyleciała do Stanów razem ze mną i byliśmy pod namiotem i ona dostała poison ivy i nie wiedziała, co to było i była taka zła. Na szczęście ona nie miała taką mocną reakcję. No, niektórzy mają gorszą reakcję, niektórzy mają lepszą. To na szczęście dla niej nie było tak źle, ale mówiliśmy jej, hej, nie dotykaj tego, bo zawsze słyszałem, że to się pogorszy, jak to będziesz drapać. I też słyszałem, że ta ropa pogorszy tą skórę i przez tą ropę nawet więcej twojej skóry będzie miał taki ten efekt tej poison ivy, ale chyba sprawdziłem to ostatnio i to nie jestem pewny, czy to jest prawdą, ale się dowiedziałem, że ten olej może być na ubraniach albo na namiocie, albo na czapce, na czymkolwiek. I ten olej tam zostaje i nawet na przykład jak twój koc dotknął ten poison ivy i potem później, nawet tydzień później albo nawet więcej, jakby się położył na tym kocu i twoja skóra by dotknęła tą część, gdzie jest ten olej, to możesz dostać wysypkę przez ten olej. To trzeba wszystko dobrze wymyć, jak już wrócicie z lasu w Stanach. To dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście o tym, czy kiedykolwiek słyszeliście o takim czymś jak poison ivy. Z ciekawości musiałem tutaj sprawdzić. Tutaj pisze trujący bluszcz. Nie wiem, czy tak się to tak naprawdę nazywa, ale tak to tutaj pisze tutaj. To dajcie znać w komentarzach i też jak mieszkacie w Stanach, albo jak byliście w Stanach i byliście w lesie, czy wy kiedykolwiek mieliście poison ivy i jakie doświadczenia ty miałeś, jak miałeś poison ivy. No i też oczywiście, jak wam się podobał dzisiejszy filmik, to dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i podzielcie się tym filmikiem. Dzięki, że oglądacie mój kanał i do zobaczenia. Na razie. Cześć.